Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dorota Limontas, jestem komendantką Kuchca Warmińskiego, który jest organizatorem tegorocznego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie. Od lat zajmowaliśmy się wolontariatem, który jest tutaj nam najbliższy jako harcerzom. W tym roku zdecydowaliśmy się na to, że zajmiemy się organizacją całego sztabu. Jako komendantka mam również przyjemność pełnić funkcję roli szefowej sztabu. W organizacji, jak Państwo tutaj pewnie zauważyli, zaangażowani są przede wszystkim harcerze i instruktorzy naszego chówca, którzy pełnią rolę koordynatorów w naszym sztabie. Są również wolontariuszami, organizatorami wielu imprez towarzyszących i także pomagają nam w wielu kwestiach logistycznych. Mam przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej dotyczącej tegorocznego 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chciałabym przede wszystkim przywitać naszych gości, pana Piotra Grzymowicza, prezydenta miasta Olsztyna, współorganizatora naszego sztabu, panią Anetę Kasperek-Panińską, zastępcę dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, również współorganizatora, pana... przepraszam bardzo, ale... O właśnie, Mieczysława Wójcika, dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności Urzędu Miasta, panią Krystynę Pisko-Szogórek, panią dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. Dziękujemy bardzo za możliwość organizacji tej konferencji właśnie tutaj. Przedstawicieli Związku Taksówkarzy w Olsztynie, którzy wspierają nas już od 20 lat. Tutaj widzę pana Sławomira Kałubianiec, pana Arkadiusza Trzeciak, a także członków naszego sztabu: Bogusława Trepanowska, koordynator do spraw wolontariatu, Jakub Koziołek, koordynator do spraw sponsoringu, Katarzyna Andruszkiewicz-Badura, koordynator do spraw imprez towarzyszących. No i najmniejszego naszego gościa dzisiejszej konferencji, czyli naszą wolontariuszkę Jagienkę Kursztyn z mamą, która również podczas finału będzie kwestowała tutaj w szpitalu na miejscu i wspierała działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam również gości, panią Elżbietę Leffler, dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych. Czy dotarła do nas pani dyrektor? Jeszcze nie, ale już nie. Dobrze. Oraz członka zarządu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, pana Marcina Kupcińskiego. Dzień dobry. Witam również przedstawicieli mediów, które podjęły się współpracy z nami oraz pozostałych zebranych gości. To tak w gwoli powitania i przedstawienia tutaj nas jako organizatorów. Chciałbym przejść do informacji, na co w tym roku tak naprawdę jako sztab będziemy zbierać. Otóż tegorocznym celem 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest wyrównywanie szans w leczeniu noworodków. W najbliższym finale Fundacja właśnie skupia się na pozyskiwaniu wsparcia dla podstawowych oddziałów neonatologicznych. Neonatologia była już celem Fundacji siedmiokrotnie, po raz ostatni w 2013 roku. Jak wiadomo, medycyna rozrasta się, idzie do przodu tak szybko, że tutaj na potrzeby i na zgłoszenia specjalistów i pacjentów, rodziców, przede wszystkim najmniejszych pacjentów, w tym roku fundacja podjęła decyzję, że również wesprze najmłodszych, czyli właśnie noworodków, i aby wyrównać szanse leczenia na podstawowe właśnie oddziały neonatologiczne. To tak gwoli wyjaśnienia celu 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tymczasem chciałabym oddać głos panu prezydentowi jako przedstawicielowi Urzędu Miasta, czyli również współorganizatora naszego olsztyńskiego sztabu po raz kolejny już. Witam serdecznie. Bardzo mi miło, że możemy wspólnie się spotkać.
Przede wszystkim z naszym zespołem, który jest głównym organizatorem, a więc wolontariuszami i kufcem, z panią Dorotą Limontas i jej współpracownikami, bo jest to młodzież i są to młodzi ludzie pełni zabawy, pełni energii, którzy rokrocznie oddają wszystko z siebie, ażeby po prostu to wspólne granie przyczyniało się do ratowania zdrowia naszych najmniejszych. A więc to już jest ogromna historia, bo to przecież 26 raz z Orkiestrą Owsiaka, Orkiestrą Wielkiej Świątecznej Pomocy będziemy my wszyscy mogli pomóc tym najmłodszym. Zachęcamy do tego bardzo gorąco naszych mieszkańców. Wiemy, jak doskonale, wspaniale zakończyliśmy tą 25. edycję i tu wielkie słowa uznania i podziękowania, którzy są z nami od początku i pani Bogusia przede wszystkim, która jest z jednej strony bardzo wspaniałym pracownikiem Urzędu Miasta, a z drugiej strony ogromne serce dla wolontariatu, dla pracy społecznej, dla Orkiestry Wielkiej Świątecznej, którą co roku wspiera i jednocześnie również z harcerzami i z innymi wolontariuszami bardzo aktywnie stara się oczywiście, żebyśmy po prostu mogli w tym wszyscy jako mieszkańcy, jako wspólnota samorządowa uczestniczyć. Oczywiście jest was tu wielu, wszyscy praktycznie zostali wymienieni, oprócz pani dyrektor SP15, tak pani dyrektor? Pani dyrektor Bogacz, a więc nie pomyliłem się, jesteście wspaniali, no jest z nami również, widzę, pan prezes naszego klubu rugby. Rugbyści jak zwykle również bardzo aktywni, na pewno jest i będzie nas dużo więcej osób, bo przecież rokrocznie dzięki tej wspaniałej inicjatywie wy wszyscy wolontariusze porywacie naszych mieszkańców do tej aktywności, do hojności, do tego, ażeby po prostu ten dzień, ta zbiórka, te licytacje były wspaniałe i żeby te wymierne korzyści mogły rzeczywiście służyć naszym małym pacjentom. To dzieje się od wielu lat i jestem przekonany, że również w tym roku tak będzie. Ja ze swojej strony chciałem serdecznie podziękować przede wszystkim wolontariuszom, którzy jak zwykle są pełni zaangażowania, pełni chęci i jednocześnie wykonują ogromną pracę. Wam wszystkim, pani dyrektor, wszystkim pracownikom, również tu panu marszałkowi, moim współpracownikom, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i można by wymieniać bardzo wiele jeszcze osób. Ja jestem przekonany, że w trakcie samych po prostu tych wydarzeń, które będą miały miejsce, w trakcie tego wydarzenia, jak i jeszcze potem kilka następnych, na pewno media, które są dzisiaj również z nami, będą zachęcały z jednej strony mieszkańców do tej aktywności, z drugiej strony będzie możliwość podziękowania i wymienienia wszystkich tych, którzy mają to ogromne, wspaniałe serce, ażeby po prostu uczestniczyć w tym wydarzeniu, w tej akcji i przyczynić się walnie do właśnie tej zbiórki pieniążków, tak bardzo potrzebnych na leczenie najmłodszych. Ja mogę powiedzieć z wielką dumą, wczoraj byłem w szpitalu miejskim. Okazuje się, że rok 2017, jeśli chodzi o narodziny, to był rekordowy, że mamy prawie 1800 noworodków, które w roku 2017 przyszły na świat w naszym miejskim szpitalu zespolonym, a więc widzimy, że ten potencjał jest, a jednocześnie podaje się nas jako miasto Olsztyn za przykład, gdzie rzeczywiście bardzo wiele osób się tych najmłodszych rodzi. Oczywiście wiemy też, jak są olbrzymie potrzeby i dlatego też ta akcja, to wydarzenie, które ma swoją historię, kontynuację, jest niezwykle potrzebne. Ze swojej strony chciałem na licytację przekazać tą babę pruską, którą tutaj widzimy na stoliku. Jestem przekonany, że znajdą się chętni, którzy oczywiście wylicytują jak największą kwotę, która będzie właśnie mogła służyć potem naszym najmłodszym w postaci tego sprzętu, który rokrocznie jest zakupowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A więc zachęcam gorąco, dziękuję serdecznie za to, co już robiliście. Jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy skazani na sukces. Tak trzymać, tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.
Tutaj pan prezydent wspomniał o organizatorach imprez towarzyszących. My jeszcze tylko dopowiem, że państwo również będą mieli okazję, żeby opowiedzieć o tym, co będzie się działo w naszym mieście. I również na temat aukcji fantów, które już w chwili obecnej są licytowane na naszym serwisie Allegro, również wspomnę. Teraz bym poprosiła pana dyrektora Mieczysława Wójcika o to, żeby kilka słów na temat rzeczy dla nas bardzo ważnej, czyli bezpieczeństwa naszych ponad 450 wolontariuszy, bo to jest, myślę, że bardzo, bardzo istotna sprawa. Także oddaję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło i wielki honor, że mogę uczestniczyć w tak podniosłym wydarzeniu już po raz kolejny. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak wspomniane było przed chwilą, zbiera wokół siebie wielu, przede wszystkim wolontariuszy, którym trzeba zapewnić bezpieczeństwo. I tutaj jest moja rola wydziału, w którym pracuję. W związku z tym, bazując na naszych doświadczeniach wieloletnich, ponieważ to już jest kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście, więc mamy wszyscy olbrzymie doświadczenia. I jak w ubiegłych latach będą zaangażowane różne służby do zapewnienia bezpieczeństwa. Przede wszystkim będzie to Straż Miejska nasza olsztyńska, która fizycznie będzie chroniła tych przede wszystkim nieletnich wolontariuszy podczas zbiórki funduszy. Oprócz Straży Miejskiej zaangażowane są również inne służby, no między innymi policja. No może nie w taki bezpośredni sposób, ale będą przekazywane zadania, będą zwiększone siły i środki policji w tym dniu, żeby zapewnić bezpieczeństwo zarówno w miejscach zbiórki pieniążków, jak również w miejscach, gdzie będą odbywały się różnego rodzaju imprezy towarzyszące, o których tutaj już była mowa. Będziemy również i w sztabie, będziemy w banku, tam też będziemy dbali o to, żeby wszystkie osoby, które będą wykonywały ten wolontariat, szczególnie osoby nieletnie, wychodzące z puszkami, żeby wszystkie wróciły do tego banku. Będzie to wszystko rejestrowane, będziemy to wszystko sprawdzać. Będziemy w stałym kontakcie oczywiście z tymi wolontariuszami. Tutaj bardzo dużą rolą, myślę, że za chwilę pewnie będą mieli możliwość o tym powiedzieć, bardzo dużą rolę mają środowiska taksówkarskie z Olsztyna, które bardzo mocno wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy co roku. Z nimi będziemy w stałym kontakcie. Będziemy mieli przekazane numery telefonów, przede wszystkim wolontariusze. I jeżeli będzie taka potrzeba udzielić im pomocy, wsparcia, czy po prostu przetransportować wolontariuszy do banku, to oczywiście będą te osoby przewożone, żeby ta gotówka, a przede wszystkim wolontariusze byli bezpieczni podczas przekazywania tych pieniędzy. Będziemy oczywiście również świadczyć pomoc osobiście właśnie tym patrolom wolontariuszy, jeśli chodzi o, jeżeli nie starczy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, to oczywiście i my osobiście będziemy wspomagać służby, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie wolontariuszom. Ale oprócz wolontariuszy będziemy dbali również o bezpieczeństwo w miejscach, gdzie będą odbywały się imprezy, spotkania, różnego rodzaju eventy w naszym mieście podczas trwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku będziemy również zabezpieczać finał tej orkiestry wieczorem, tam, gdzie będziemy podsumowywać tą naszą akcję w tym roku. Ja bym miał tyle, dziękuję bardzo za uwagę i życzę Państwu, oczywiście organizatorom, sobie, żeby kolejna Orkiestra Świątecznej Pomocy przebiegała bez żadnych ekscesów, bez zagrożeń, zarówno dla wolontariuszy, jak i dla wszystkich uczestników i tych, którzy będą brali udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Myślę, że z takim wsparciem na pewno będzie bezpiecznie. To już jak pan dyrektor tutaj wywołał do tablicy, to ja w takim razie zapraszam pana Sławomira Kałwianiec oraz pana Arkadiusza Trzeciaka. Śmiało, śmiało, panie Arku. Taksówkarze po raz 20 wspierają nasz finał. Myślę, że trzeba o tym mówić, bo jest to ewenement na skalę ogólnopolską, czym my się oczywiście cały czas chwalimy wszędzie. Dzień dobry Państwu. Reprezentujemy środowisko taksówkarzy, tak jak już wcześniej wspomniano, po raz 20 staramy się pomóc Wielkiej Orkiestrze zapewnić bezpieczeństwo
trzy firmy olsztyńskie pracują z wielką orkiestrą, to jest Green Taxi, Elf Taxi, czyli 19622 i Night Taxi 19666. Także udało nam się namówić trzy firmy do współpracy i fajnie, dzięki temu mamy gwarancję, że te dzieci, które z puszkami próbują dotrzeć na miejsce zbiórki, a potem wrócić bezpiecznie do banku, na pewno tak się stanie. Jesteśmy do dyspozycji, robimy to, jak mówiłem, po raz 20 i jesteśmy jedynym miastem w Polsce, w którym to środowisko taksówkarzy jest tak aktywne. To jest taka ciekawa sprawa. Próbowaliśmy to sprzedać gdzieś tam w Polsce innym firmom, innym miastom. Nie udało się tego zrobić za darmo. Wszyscy liczą gdzieś tam te pieniążki w tych dziwnych czasach, ale cóż, Olsztyn funkcjonuje od wielu lat w ten sposób, że dajemy z siebie, my taksówkarze, dla tego miasta wiele, wiele różnych historii, między innymi kiedyś było taksi Oko, jest różne systemy, wchodzimy, żeby pomóc mieszkańcom, żeby działać na rzecz bezpieczeństwa tego miasta. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I głos przekazuję w takim razie Bogusi, która odpowiada za naszych wolontariuszy. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim mamy tutaj jedną wolontariuszkę, Jagienkę, tak jak mówiliśmy. Trzymam w ręku identyfikator. Tak jak co roku identyfikator zawiera pewne elementy, zawiera zdjęcie, zawiera pieczątkę z serduszkiem Wielkiej Orkiestry, zawiera taki hologram, numer sztabu, który jest tutaj w dolnej części, to jest sztab olsztyński. I tylko i wyłącznie z takim identyfikatorem wolontariusz, będzie to wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oczywiście drugi atrybut wolontariusza, puszka. Puszka musi koniecznie mieć banderole, które tutaj ochraniają puszkę, żeby ona nie została otwarta. Jagienka, trzymaj puszkę. Tutaj na wierzchu puszki jest białe pole, w którym będzie umieszczony numer identyfikatora. I tylko i wyłącznie z takimi zaprobowanymi puszkami i właśnie z takim identyfikatorem wolontariusze będą kwestować na terenie Olsztyna. Do takich puszek bezpiecznie można pieniądze wrzucać. Na pewno one trafią do banku, w którym zostaną przeliczone, następnie przekazane na konto fundacji. No i miejmy nadzieję, trafią między innymi do Olsztyna, na właśnie w tym postaci tego sprzętu dla noworodków. Jeżeli chodzi o rejony zbiórki, przede wszystkim wolontariusze nie chodzą po mieszkaniach. Chodzimy w miejscach ogólnodostępnych, w okolicach takich większych skupisk ludzi, czyli w okolicach, nie wiem, marketów, Stare Miasto, w okolicach ratusza, w okolicach kościołów, wszędzie tam, gdzie można spotkać większą grupę ludzi, wszędzie tam się pojawią wolontariusze. W tym roku to jest 431 osób. Rejestracja wolontariuszy odbywała się elektronicznie. Troszeczkę to, że tak powiem, wprowadziło problemów, ale większość sobie poradziła. 430 wolontariuszy posiadamy. No i jeszcze jeden atrybut wolontariusza, koszulka. Koszulki niestety nie do nas nie dojechały, ale widzimy, jak wyglądają. Tak będzie wyglądała tegoroczna koszulka. Na koszulce widzimy wysoką bramę, akcent olsztyński. Mam nadzieję, że wolontariuszom się spodoba. No i w zasadzie to chyba tyle. Jeszcze tylko krótka informacja. W tym roku zmieniliśmy bank. Fundacja podpisała umowę z mBankiem, w związku z tym to ten bank będzie rozliczał i tam będą właśnie wolontariusze z puszkami trafiali po przeprowadzeniu zbiórki. I dziękuję bardzo. Właśnie ja myślę, że teraz, jak już tutaj wspomnieliśmy o naszym wolontariuszach i rozmawiamy o Jagience, to ja bym prosiła w takim razie może o zabranie głosu panią dyrektor szpitala, który jest bezpośrednim beneficjentem całej naszej zbiórki. Nie tylko, ale między innymi. Chylę czoła przed Państwem za ten trud, który Państwo włożycie w to, aby zebrać po raz już któryś 26 pieniądze w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szpital nasz jest rzeczywiście jednym z większych beneficjentów, ale takich szpitali w naszym województwie jest bardzo dużo. W każdym powiecie jest oddział neonatologiczny, oddział noworodkowy i te pieniądze są bardzo potrzebne na sprzęt. Są tu nasze organy założycielskie, jest pan marszałek, który jest właścicielem szpitala dziecięcego, pan prezydent jest właścicielem szpitala miejskiego i wiemy o tym, jak bardzo ważne są każde pieniądze na sprzęt medyczny, jak bardzo ważna jest ta akcja.
noworodki szczególnie. I tu już teraz powiem o naszym szpitalu. W naszym szpitalu wady wrodzone u noworodków są najczęstszą przyczyną hospitalizacji malutkich pacjentów. Stąd też sprzęt, który jest potrzebny, to jest sprzęt nie tylko ten podstawowy, ale i specjalistyczny. A to, że z tych grosików wrzucanych do tych puszek, które zbierają najmniejsi pacjenci i najmniejsi wolontariusze i ci starsi wolontariusze, to tylko można powiedzieć, że w 2017, czyli w tym mijającym roku, do naszego szpitala trafił bardzo wysoko specjalistyczny sprzęt, tak zwane urządzenie do neuronawigacji operacyjnych, do operacji neurochirurgicznych, wart około 2 miliona złotych. Więc można powiedzieć, ile zbieramy pieniędzy do puszek, a one potem się mnożą i gdzieś tam i tak trafiają do naszego szpitala. Poprzednio występowali Państwo z firm jako taksówkarze. Ja osobiście również serdecznie chciałam pogratulować i podziękować, bo Green Taxi również, chciałam powiedzieć, się nie pochwalili, ale co roku nam również zbierają pieniążki i od czasu do czasu jakąś pompę infuzyjną kupują i również do szpitala przywożą. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i również jeśli będziemy pomocni, to służymy pomocą. W niedzielę tą najbliższą, również tu w sali konferencyjnej będzie spotkanie z rodzicami wcześniaczków, bo to będzie jako temat neonatologia i noworodki, jak również w drugiej części szpitala będzie spotkanie dla dzieci, które zorganizuje nasza szkoła szpitalna. No i na terenie szpitala również będą wolontariusze z puszkami, tak jak nasza tu koleżanka, która już w tej chwili prezentuje puszkę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ale nasz finał nie odbyłby się również bez naszych sponsorów. Jest to bardzo dużo pracy i bardzo dużo nakładów finansowych, które jest potrzebne do organizacji tak ogromnego wydarzenia, jakim jest 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I chciałabym, żeby teraz Kuba troszeczkę więcej powiedział na temat tego, kto nas w tym roku wspiera. No, tak jak sama nazwa mówi, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, odbywa się mnóstwo imprez towarzyszących i wydarzeń tego dnia. Dlatego nie odbyłoby to się po prostu bez wsparcia naszych sponsorów, tak jak tutaj już Dorota powiedziała, są to dość duże środki na organizację takiej imprezy, ale tak jak powiedzieliśmy, te pieniążki procentują, wracają. Naszymi głównymi sponsorami, miło mi niezmiernie jest to mówić, w tym roku są po raz kolejny firma Michelin, również Okręgowa Izba Radców Prawnych i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, jak również Galeria Warmińska po raz kolejny się włączyła. Są to cztery nasi sponsorzy strategiczni i do tego grona po raz pierwszy w tym roku dołączyła firma Ango Developer, firma deweloperska budująca w naszym mieście. Prócz tego firm, które nas również wspierają, jest mnóstwo. Dzisiaj rano próbowałem je spisać, ale stwierdziłem, że bym chyba tutaj z 5 minut same nazwy wymieniał. Zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową, tam można znaleźć wszystkich sponsorów wymienionych. Będziemy również o tym informować podczas koncertu na Starym Mieście. Podczas wszelkich naszych wydarzeń towarzyszących w naszych social mediach można znaleźć tą informację. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni tym firmom, bo bez ich wsparcia po prostu ten finał by się nie odbył i tak duże sumy na pewno byłyby niemożliwe do zebrania. Dziękujemy bardzo. Ja chciałabym teraz przejść do naszych, a propos sponsorów, niektórzy z nich mieli swój wkład finansowy, niektórzy mieli również wkład w postaci takich ciekawych fantów i tutaj pozwoliliśmy sobie kilka takich najciekawszych gadżetów, które udało nam się pozyskać, wystawić dla Państwa. Myślę, że bardzo ciekawą rzeczą jest bluza reprezentacyjna Wojtka Grzyba oraz koszulka meczowa również Wojtka Grzyba, którą już można zlicytować na Allegro. Poza tym wczoraj z fundacji przywieźliśmy kilka toreb, takich pięknych, z podpisem Jurka Owsiaka 2018. Jest hologram, czy podpis oryginalny, nic nas nie sfałszował. Takich toreb też będzie kilka wystawionych na Allegro.
Poza tym są to drobne gadżety z Siema Shopu, czyli bezpośrednio z fundacji, kalendarze, książki, koszulki, gry planszowe, kubeczki i inne gadżety pamiątkowe tegorocznego finału. I taka bardzo ciekawa rzecz, jak już tutaj pan prezydent powiedział, dziękuję bardzo serdecznie za babę Pryską, bo myślę, że na pewno będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem podczas koncertu. Mamy zamiar ją wylicytować, także liczymy, że osiągnie rekordową kwotę. Ale bardzo ciekawą rzeczą jest kolekcja temperówek. Te stare metalowe urządzenia to są po prostu temperówki, które przekazał nam po prostu prywatna osoba z prośbą o wylicytowanie, wystawienie ich na Allegro. Dodam jeszcze tylko tutaj, że można znaleźć również meble oraz kanapy, szafy narzędziowe, które przekazały nam firmy meblarskie z Olsztyna, kurs językowy za 2500 zł od English Perfect. Wiele dostaliśmy kuponów i voucherów do różnego rodzaju restauracji, siłowni czy innych miejsc kulturalnych w naszym mieście. To wszystko można znaleźć na Allegro, które jest jak co roku oficjalnym partnerem fundacji. W zakładce charytatywni znajduje się wykaz tych przedmiotów. Nasz sztab można znaleźć pod loginem UM Olsztyn i tam wystawiane są na bieżąco wszystkie aukcje. Niektóre już się pokończyły, te pieniążki trafiają bezpośrednio na konto naszego olsztyńskiego sztabu. Licytacje potrwają aż do kwietnia. Także będzie możliwość znalezienia czegoś na pewno ciekawego dla siebie. Dodam tylko, że jak wczoraj wchodziłam, to te temperówki, tutaj widzę, jest zrobiony screen, że 340 już na pewno powyżej 400 zł swoją wartość osiągnęły. Także liczymy na to, że te przedmioty, które przekazali nam nieodpłatnie wszyscy nasi darczyńcy, firmy i przedsiębiorstwa będą osiągały wysokie kwoty. Ja bym chciała serdecznie zaprosić do tego, żeby odwiedzać nasz serwis aukcyjny Allegro. A głos przekazuje pani wicedyrektor, która nam zdradzi gwiazdę główną tegorocznego koncertu, który będzie odbywał się podczas finału. Ja przepraszam, w imieniu dyrektora Mariusza Sieniewicza nie mógł być, jestem tu w zastępstwie, ale zapewniam w imieniu właśnie dyrektora, że służymy wszelką pomocą. To wielka przyjemność z wami współpracować, bo jesteście tacy pełni zapału i tacy zarażający tym zapałem, że my właściwie tylko pomagamy w organizacji tego głównego koncertu, który o 17 rozpocznie się na scenie staromiejskiej. Mam zdradzić gwiazdę, tak? To będzie zespół Manchester. Cały układ koncertu to właściwie olsztyńskie gwiazdy, olsztyńscy artyści. Zastanawialiśmy się długo, jak ten koncert ma wyglądać, czy powinniśmy ładować kupę kasy, że tak powiem, w dużą gwiazdę, ale stwierdziliśmy, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej pieniędzy trafiło tutaj do państwa i po to wszyscy pracujemy, więc nasze olsztyńskie zespoły, grupa Manchester, Kabaret Grzoza, Sara Szymczyk z zespołem, zespół Po Godzinach, to jest zespół, w którym grają strażnicy miejscy. Zespół Guzik, o 20 światełko do nieba. O 26 mamy transmisję telewizyjną. Liczymy, że pan prezydent będzie z nami o tej godzinie. Też pani Doroto, my mamy obiekty na Starym Mieście, które stoją dla was otworem. Zapraszamy wolontariuszy, jeżeli będzie zima, na pewno będzie potrzebna ciepła herbata, kawa w galerii, w spichlerzu. To wszystko jest otwarte, to wszystko na was czeka. Dziękujemy bardzo. Cieszymy się, że Miejski Ośrodek Kultury nas wspiera, bo tutaj jesteście największymi specjalistami w dziedzinie organizacji imprez kulturalnych, a koncert w OŚP-u do takich właśnie należy. Cieszymy się bardzo, że udało nam się tutaj właśnie ściągnąć gwiazdę. W tym roku będzie to właśnie Manchester, tak jak już tutaj pani wicedyrektor powiedziała. A co poza koncertem będzie się działo w mieście, ale i w rejonie, to już więcej tutaj powie Kasia, która przedstawi nam program tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobrze, witam państwa. Tak jak już tutaj częściowo było wspomniane, są na sali też osoby, które mi potwierdziły, że dotrą i też państwa poproszę o swoich imprezach, żebyście opowiedzieli za chwilę więcej. Imprez towarzyszących tak zwanych mamy na ten moment 49 plus Białe Niedziele. Także łącznie 53, w tym dwie dzisiaj rano się dogłosiły, więc ta liczba myślę na pewno jeszcze spóźnialscy
się znajdą i sobie przypomną o nas, jeszcze dołączą. Także myślę, że tutaj śmiało można powyżej 50 tych imprez towarzyszących celować. Pierwsze zaczynają się już przed finałem. Już w ten piątek jest pierwsza taka otwierająca impreza towarzysząca w Elo 5. To jest koncert młodych talentów. Dużo pomniejszych takich imprez, nie mniej ważnych, natomiast mniejszych ilościowo w mieście odbędzie się właśnie w szkołach. Większość z nich odbywa się w piątek przed finałem, w sobotę przed finałem. Część z nich, tak jak na przykład SP15, która nie tylko organizuje bieg Policz się z cukrzycą, ale też dyktando ortograficzne już kolejny rok z rzędu zapraszają do siebie też w niedzielę. To są imprezy otwarte, także jeśli ktoś nie chce marznąć na Starówce, może odwiedzić którąś ze szkół. Wśród takich większych imprez, ja może tak jak tu kolega Kuba odesłał do sponsorów na stronę, ja też odeślę Państwa po całą listę imprez też do nas na stronę, natomiast wspomnę o kilku takich większych, które mogą być ciekawe dla naszych mieszkańców. Aquasfera, zarzut do puszki, druga godzina gratis, więc jeśli ktoś lubi pływać, to zapraszamy. Bieg Policz się z cukrzycą, o którym poproszę, aby pani dyrektor kilka słów za chwilkę powiedziała. Ponieważ też bieg będzie startował o godzinie 12 z ratusza właśnie, ze sztabu, natomiast wcześniej będzie rozgrywka i inne przygotowania. Orkiestrowe granie nad jeziorem Ukiel. Oczywiście nie mogę nas tam zabraknąć. Tam będzie odbywał się piknik morsów kąpiący się zimą, jak co roku też nas wspierają i szacują, że nawet 300 kąpiących się zimą morsów może się w tym dniu pojawić. O godzinie 12 będzie wejście morsów do wody. Dodatkowo będą atrakcje też dla dzieci, przejażdżki koniem, DJ, muzyka, także kilka innych atrakcji dla osób, które będą chciały w tym uczestniczyć. Planeta Forna organizuje dla tych, którzy niekoniecznie lubią biegać, ale na przykład jeździć na rowerze, rowerowy Olsztyn. To też jest taka nowość, będzie bardzo, myślę, spora, fajna impreza. W aurze zostaną postawione rowerki, na których będziemy nabijać kilometry dla orkiestry oraz kilka drużyn tutaj olsztyńskich też wyjeżdża w miasto. Też będzie się to odbywało z centrum miasta. Pani z Planety Formy miała dotrzeć, nie dotarła. Natomiast warto, myślę, też o tym wspomnieć. Chętni, którzy chcieliby nabijać kilometry dla orkiestry, centrum handlowym w Galerii Aura. Spacer podwodny ze Skorpeną na basenie uniwersyteckim. Też kolejny rok grają z nami. Golden Retrievery, czyli pieski zbierające. W tym roku nie tylko na Starówce, ale też w Galerii Warmińskiej. To jest nowość. Goldeny odwiedzą dwa punkty w naszym mieście i będą zbierały razem z nami. I Galeria Warmińska, która, tak jak wspominaliśmy, jest jednym ze sponsorów strategicznych, sponsorem Światełka do Nieba, również u siebie gości całą rzeszę organizatorów imprez. Ja tutaj wymienię ich, żeby nikim nie zapomnieć. Będzie fotobudka, zdjęcie z żywymi maskotkami, będzie można sobie zrobić. Grupa triatlonowa poprowadzi trening kolarski o godzinie 13 w Galerii Warmińskiej. Wspomniane już Goldeny, autochodzik Michelin. To jest taki program edukacyjny odnośnie bezpieczeństwa drogowego dla dzieci. Będzie on rozłożony również na pasażu w galerii. Gry i zabawy, animacje, różnego rodzaju aktywności, no, głównie dla najmłodszych, będą odbywały się na pasażu i od godziny 12 będzie grała również scena w Galerii Warmińskiej. To jest druga scena, pierwsza jest na Starówce, druga w galerii, na której odbędzie się rzesza koncertów, między innymi przyjeżdża do Olsztyna Nick Sinclair, którego mogą Państwo znać z Sylwestra w Zakopanem. Dorota mi tu wspominała, że był jedną z gwiazd, także też w galerii mamy swoją gwiazdę koncertową, dodatkowo olsztyński spieniacz bluesa, wyprowadzenie gości przybyłych do galerii przez graczy Lakers Team na Światełko do Nieba, które będziemy też puszczać z dachu galerii. Czyli mamy dwa Światełka do Nieba tak naprawdę w tym roku również. Dodatkowo impreza na hali sportowej na ulicy Mariańskiej. Rugbyści grają dla WOŚP. Za chwilę też poproszę może szerzej tutaj organizatora, żeby powiedział. Oraz tak się złożyło, że AZS gra w tym dniu mecz.
o 15 w hali Urania. Też będą wolontariusze obecni na meczu. Dzisiaj taka nowość, do meczu została dołączona też fotobudka, w której będzie można sobie zrobić zdjęcia z gadżetami AZS-u, być może z zawodnikami. Także też przed meczem będą atrakcje w hali Urani dla osób, które wybierają się kibicować, przy okazji będą mogły wrzucić do puszki. No i Białe Niedziele w czterech miejscach będą się odbywały. Tak jak już pani dyrektor wspomniała, jednym z miejsc jest szpital dziecięcy, w którym odbędą się porady dla, głównie dla rodziców wcześniaków, też porady laktacyjne z bardzo najlepszą chyba w Olsztynie, panią Iwoną Nadratowską. Także tutaj szpital dziecięcy zaprasza rodziców wcześniaków. Szpital miejski również oferuje badania dla dzieci. Zapisy już ruszyły, także na stronie u nas mogą państwo znaleźć też listę tych badań, które to są, no warto wcześniej sygnalizować, bo kto pierwszy, ten lepszy, tak więc liczba jest ograniczona. Dodatkowo szpital uniwersytecki oraz gabinet ginekologiczny Zdrowie Kobiety, w którym będą prowadzone badania dla kobiet profilaktyczne. Dobrze, poproszę może w takim razie panią dyrektor z ST15, panią Bogasz, o kilka słów na temat biegu Policz się z cukrzycą. W Olsztynie to jest szósty bieg, to jest impreza ogólnopolska, w całym kraju bieg się odbywa. Zapraszam, zapraszam. Także myślę, że też warto o tym sygnalizować, zwłaszcza, że w sobotę mamy w Olsztynie imprezę konkurencyjną biegową, więc liczymy, że państwo nam pomogą nagłośnić ten bieg Policz się z cukrzycą, który może nie ma bardzo długiej trasy, ale fajnie by było, jakby wielu chętnych jednak chciało pobiec i w sobotę, i w niedzielę w waszym mieście. Dziękuję bardzo. W sobotę będzie trenika, będzie właściwy bieg. Co prawda rzeczywiście nie jest on długi, ponieważ start jest przy ratuszu, meta w szkole podstawowej numer 15. Jest to, tak jak już pani powiedziała, szósty bieg. Serdecznie zapraszamy. Będą oczywiście i pamiątkowe koszulki, i pamiątkowe medale. I po biegu zapraszamy na ognisko, jeżeli ktoś... Będzie pogoda piękna, mróz, śnieg, więc będzie można się jeszcze bardziej rozgrzać przy ognisku, zjeść jakąś kiełbaskę, bigos. I oczywiście bardzo bieg o godzinie 12 rozpoczynamy startem przed ratuszem. Natomiast jeszcze przed biegiem o godzinie 10 w ogóle rozpoczynamy granie w naszej szkole występami dzieci, ale o godzinie 10.20 bardzo serdecznie i gorąco zapraszam już na 8 dyktando orkiestrowe. Nie pamiętam w tej chwili, w którym dyktancie, ale pan prezydent również brał udział i był w pierwszej trójce. Uśmiecha się, to tak, dobry wynik. Bardzo dobry wynik był. Także naprawdę bardzo serdecznie zapraszam, jest to fajna zabawa. I oczywiście będą też i licytacje drobiazgów różnych, i występy dzieci, i gry, i zabawy sportowe, i oczywiście jakiś chwili targ. I tak jak mówię, będzie można też i na wzmocnienie, czyli ognisko i kiełbaski, ale również będą zdrowe soki w szkole i też będzie można robione na świeżo, także też serdecznie zapraszam na żywe, zdrowe odżywianie. Warzywne. Warzywne, tak. Warzywne i owocowe też. Tak. Przepyszny jest robiony właśnie z natki pietruszki, naprawdę tradycyjnie w każdym roku robiony i cieszy się bardzo, bardzo takim dużą popularnością, jest naprawdę smaczne. Także serdecznie zapraszam, będziemy się razem bawić. U nas oczywiście też będzie światełka, ale my to nazywamy światełko do światełka, ponieważ będzie takie malutkie, ale będzie gdzieś około godziny 15 na zakończenie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. SP15 jak co roku mogłoby samo właściwie wszystkie atrakcje olsztyniaków gościć. Szczególnie te samochody. Nie, naprawdę państwo, uwierzcie, to jest bardzo duża pomoc, zwłaszcza z tym biegiem, bo to się tak wydaje, to jest naprawdę dużo formalności do załatwienia, to jednak są wyłączenie ulic, więc ja bardzo dziękuję, że panie zechciały to wziąć na siebie. Dziękujemy wszystkim służbom, które nam pomagają, wspierają i też, a tutaj pewnie będę miała jeszcze prośbę do harcerzy, ale to już. Tak, to już po godzinie. Dobrze, i druga impreza, o której wspomnieliśmy, czyli rugbyści przyjeżdżają do Olsztyna, doszły mnie słuchy, reprezentanci Polski w tej dziedzinie też, więc tutaj poproszę pana prezesa rugby teamu, żeby nam kilka słów powiedział. Dzień dobry, nazywam się Przemysław Andrzejewski, jestem prezesem rugby teamu Olsztyn.
Tak jak wcześniej było wspomniane, rubryści oczywiście przyłączają się do tej zacnej imprezy. Zresztą pomagamy, staramy się pomagać zawsze, jak tylko możemy. Również tutaj dla szpitala zawsze jesteśmy gotowi do pomocy. Jesteśmy wielkimi facetami, kobietami również też jesteśmy, bo mamy kobiecą drużynę i w nas drzemią też wielkie serca, które bardzo chętnie pomagają. W tym roku dzięki Zarządowi Polskiego Związku, Rugby centralna pomoc, że tak powiem, rugbystów z całej Polski będzie tutaj właśnie u nas w Olsztynie. Stąd będzie też wizyta reprezentantów różnych kategorii wiekowych, różnych odmian rugby, więc będzie można spotkać tych ludzi i się z nimi przywitać, zapytać, zadać jakieś pytania z tego względu, że no tak jak wiemy, rugby jest dosyć sportem wzbudzającym bardzo dużo ciekawości, ale i też bardzo mało znanym u nas w kraju. Oprócz nas będą też nasi przyjaciele, czyli różne kluby sportowe, że do tej imprezy zaprosiliśmy praktycznie wszystkie kluby sportowe, jakie istnieją w Olsztynie, żeby pokazać, że sportowcy potrafią pomagać, że wszyscy sportowcy, mimo tego, że trenują i to mają bardzo duże serducha i bardzo chętnie pomagają, więc na hali sportowej będzie można zobaczyć przedstawicieli różnych sztuk walki, różnych gier zespołowych, sportów indywidualnych, więc zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w trakcie naszej imprezy, która będzie odbywać się od godziny 14 do godziny 19. O godzinie 19 wszyscy kolorowym korowodem pójdziemy w stronę Starówki. Już formalności są dopełnione, więc przemarsz nas będzie zabezpieczony przez służby, więc kolorowym, że tak powiem, mam nadzieję, korowodem pójdziemy, pomaszerujemy na Starówkę, żeby obejrzeć światełko do nieba i przyłączyć się na finał właśnie na Starówce. Dziękuję bardzo. Przed światełkiem też jeszcze będzie możliwość zlicytowania jakichś, odkupienia od naszych rewestów. Jakichś przedmiotów, tak? Coś było obiecane już. Się będzie dużo gadżetów, bardzo dużo. Tak. Dobrze. Tak. No dobrze, jeśli chodzi o szczegóły imprez, ja zachęcam też, jeśli Państwo tutaj z mediów mają jakieś pytania, to już może po zakończeniu. Jeśli któraś z imprez jakoś szczególnie zaciekawiła, to chętnie jeszcze dopowiem co nieco na temat każdej z nich. Jest jeszcze jedna nowość, tutaj dobrze mi koleżanki podpowiadają. Taka instytucja jak Skarbona Stacjonarna. To jest skarbona, która nie potrzebuje identyfikatora i wolontariusza, dlatego to jest ważne też, żeby o tym wspomnieć, żeby no nie było niedomówień, jeśli ktoś gdzieś spotka skarbonę i pomyśli, że ktoś ukradł puszkę na przykład. Jest to taka propozycja od Fundacji Nowa, bardziej pod instytucję, czyli na przykład taką skarbonę będzie można spotkać na przykład w Armelandii, czy w sali zabaw Fabryka Przygód, gdzie na przykład w sobotę odbędzie się bal serduszkowy, no nie jest to impreza w dniu finału, natomiast osoby, które przychodzą do nich, korzystają z ich atrakcji, mogą to zrobić za wrzut do puszki. Taka skarbona będzie usytuowana zwykle przy kasie lub w recepcji danego lokalu, także powinni mieć takie zezwolenie. Jeśli ktoś by chciał sprawdzić, czy to na pewno jest puszka Wielkiej Orkiestry, to można pytać o tego rodzaju zezwolenie, wtedy ona nie potrzebuje identyfikatora. Na ten moment mamy takich skarbon zgłoszonych 9, więc to też nie jest duża liczba, ale mogą się zdarzyć. Jeśli chodzi o te wszystkie informacje, które my Państwu tutaj przekazujemy, tego jest o wiele, wiele więcej i my byśmy mogli tutaj godzinami rozmawiać i na temat programu i tak jak powiedział Kuba, wymieniać sponsorów czy innego rodzaju atrakcje, które nas czekają podczas 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olsztynie. Ja bym chciała Państwa bardzo serdecznie odesłać w szczególności na naszą stronę internetową, która w tym roku troszeczkę została przebudowana przez harcerzy, udoskonalona, na niej pojawiają się aktualności, bieżące informacje, kontakt do nas, bezpośrednio do każdej osoby zaangażowanej, odpowiadającej za konkretny obszar. Tam też będzie znajdował się przede wszystkim chyba najważniejszy dla mieszkańców i dla nas wszystkich program imprezy z wyszczególnieniem Białej Niedzieli, a także z linkiem odsyłającym do zgłaszania się na bieg Policz się z cukrzycą. Będzie także informacja na temat naszych aukcji, o których tutaj tylko częściowo wspomnieliśmy.
Poza tym jesteśmy bardzo aktywni również i na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram. W dniu finału zazwyczaj nasi koordynatorzy razem z wolontariuszami kręcą Snapchat. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie do sięgania po informacje na stronę internetową www.wosp.olsztyn.eu, a także do naszych social mediów. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Albo ewentualnie zadać jakieś pytanie? No nie, wiecie, marszałku, tutaj wszyscy na pewno patrzą. Nie ma. W takim razie, Szanowni Państwo, ja chciałabym jeszcze tylko zaprosić media o to, żeby się Państwo nie rozchodzili, bo tutaj razem z Panem Grzegorzem chcielibyśmy zabrać Państwa na taką krótką wycieczkę po szpitalu, żeby pokazać sprzęt bezpośrednio, który w ubiegłych latach został przekazany.